Serdecznie witamy władze naszego miasta, jak zwykle rodziców, uczniów, darczyńców naszego koncertu, rodziców absolwentów, a także samych absolwentów i wszystkich miłych gości. Cieszymy się, że możemy się z Państwem spotkać. Koncert, jak powiedzieliśmy, jest wyjątkowy. To już taka nasza tradycja, że staramy się dzielić dobrem. Dlatego w czasie Świąt Bożego Narodzenia dzielimy się świętami, obdarowując paczkami rodziny i dzieci. A w okresie noworoczno-karnawałowym organizujemy koncert, który dedykujemy zawsze osobom potrzebującym. W tym roku koncertem wspieramy pomoc dla 4-letniego Filipa, który choruje na mukowiscydozę. Przywitaliśmy Państwa utworem Łabędź z jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, który zagrała na flecie Kimberly Sass oraz fragmentem baśni Królowa Śniegu w wykonaniu Estery Gorzałczyńskiej. Teraz prosimy o zabranie głosu panią dyrektor Małgorzatę Gołębiowską. Witam Państwa serdecznie na 6. koncercie noworocznym połączony z aukcją charytatywną na rzecz Filipa. Rozumiem, że na tej sali zebrali się ludzie o ogromnych, ciepłych sercach. Cieszę się, ponieważ proszę Państwa, mamy okazję pokazać naszym dzieciom, że uczymy ich wrażliwości, empatii, solidarności międzyludzkiej. A jest to również koncert, który pozwala nam pokazać możliwości naszych uczniów. Jest organizowany po raz 6 przez uczniów 1. Liceum Społecznego Fundacji Logos i Gimnazjum Fundacji Logos. Ten koncert nie byłby możliwy do zorganizowania dzięki przychylności. Dzięki przychylności władz miasta, którzy wydają zgodę na organizację tego koncertu. Z tej okazji bardzo serdecznie witam przedstawicieli miasta. Witam panią naczelnik Wydziału Edukacji Janinę Śmiałkowską. Witam właśnie serdecznie panią Danusię Makarowską, dzięki której uprzejmości jesteśmy. Witam wszystkich rodziców i sympatyków naszej szkoły. Jak już powiedziałam, ten koncert nie byłby możliwy dzięki naszym uczniom. Chciałam Państwu powiedzieć, że koncert, który odbywa się w tej sali, ale w tak bajkowej scenerii, zawdzięczamy uczniom naszej szkoły, którzy przygotowali wystrój tej sali oraz koleżankom, które organizują i są współtwórcami Wie der Spiegel dem Teufel aus den Händen und zersprang in viele tausend Stücke, große und kleine, die je nach Verwendung durch die Menschen viel Ärger und Verwirrung stifteten. Trafen sie einen im Herzen, so wurde es so kalt wie Eis, und trafen sie einen in die Augen, so sah er alles um sich herum nur noch hässlich und böse. So verteilten sich die Splitter des Zauberspiegels über die ganze Welt. Für die Nachbarskinder Kai und Gerda gibt es im Sommer nichts Schöneres, als unter dem Rosenbusch eines Pflanzkastens zu spielen und zu träumen. Da wird Kai vom Splitter des Zauberspiegels getroffen. Ein Splitter trifft sein Herz, das sich in einen Eisklumpen verwandelt. Ein anderer Splitter... Thank you.
przyszłość się boi, nie jeden z nas marzenia ucieka. Wiele